Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony A+. Dzisiaj sobie rozwiążemy kolejne zadanie z przyspieszeń. A zatem nie marnujmy już czasu, do dzieła. Zadanie drugie. Od chwili T równa się 0 do chwili T równa się 5 minut człowiek stoi nieruchomo. A następnie od chwili T równa się 5 minut do chwili T równa się 10 minut idzie po linii prostej ze stałą szybkością 2,2 m na sekundę. Ile wynosi jego średnia szybkość oraz średnie przyspieszenie? O, tu się wkradła literówka. Oraz średnie przyspieszenie w przedziale od 2 minut do 8 minut, czyli wiemy od 2 minuty do 8 minuty i od 3 minuty do 9 minuty. Dobra, rozgraniczymy sobie to na dwa przypadki, dlatego że mamy rozważać dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest sytuacja od 2 minuty do 8 minuty, a potem się zajmiemy przypadkiem od 3 minuty do 9 minuty. Dobra, pierwsza rzecz, którą musimy obliczyć, to jest szybkość średnia. Szybkość średnia. Pamiętamy, że szybkość średnia to była pokonana droga przez czas, w którym nastąpiło pokonanie tej drogi, tak? Dobra, obliczymy sobie, ile wyniosła pokonana droga. Wiemy, że w tym przedziale czasowym od 2 minuty do 8 minuty, najpierw od 2 minuty do 5 minuty człowieczek stał, czyli droga w tym przedziale wynosiła 0 metrów, a potem od 5 minuty do 8 minuty ten człowieczek sobie szedł z szybkością 2,2 m na sekundę. Czyli to będzie 2,2 m na sekundę i z taką szybkością nam szedł przez ile? Od 5 minuty do 8 minuty, czyli 5, 6, 7, 8 przez 3 minuty. Dobra. A całkowity czas, w którym nastąpiło, to możemy dopisać jeszcze delty, żeby ładnie wyglądało przyrost drogi przez przyrost czasu. Całkowity przyrost czasu, w którym nastąpił ten ruch, wynosi od 2 minuty do 8 minuty, wynosi 6 minut. A zatem co otrzymujemy? Mamy tak naprawdę 2,2 metra na sekundę razy 3 minuty przez 6 minut. Tu widać, że to nam się skraca i dostajemy tak naprawdę 1/2. A zatem mamy 2,2 metra na sekundę przez 2. Dlatego, że przez połowę tego czasu facet nam stał, a przez drugą połowę się poruszał z tą szybkością. Jak sobie to podzielimy na 2, to dostajemy średnią szybkość równą 1,1 metra na sekundę. Dobra. Teraz musimy obliczyć średnie przyspieszenie w przedziale, w tym przedziale czasowym. Dobra. A średnie? Pamiętamy, że to była zmiana szybkości, czyli przyrost szybkości, przyrost wartości prędkości przez przyrost czasu, w którym nam się ta prędkość zmieniła. Dobra. Jakie mamy delta V? Tak naprawdę od zera, czyli od tego, jak ten człowiek sobie stoi nieruchomo, do szybkości 2,2 m na sekundę. Czyli delta V wynosi 2,2 metra na sekundę. W jakim czasie to nastąpiło? No, rozważamy cały ten przedział od 2 do 8 minuty, czyli zakładamy, że w czasie 6 minut. Musimy sobie obliczyć, dlatego że widzimy tutaj od razu, że mamy niezgodność jednostek. W pierwszym momencie mamy czas podany w sekundach, a w drugim momencie mamy czas podany w minutach na dole w mianowniku. Zatem musimy sobie przeliczyć jednostki, a mianowicie przeliczyć metry na sekundę na metry na minutę. Otóż 2 metry na sekundę. To będzie 2,2 metra na sekundę, to będzie 2,2 razy 60, bo tyle jest sekund w minucie, metra na minutę. Czyli będziemy mieli 2,2 razy 60. Piszemy to. Metra. Na minutę.
przez 6 minut. I tu widzimy znowu, że pewne rzeczy nam się skrócą. Szóstka nam się skróci z 60, tu dostaniemy 10 i zostanie nam 2,2 razy 10, czyli 22 metra na minutę kwadrat. No i oczywiście moglibyśmy to zostawić w takiej formie. Natomiast możemy to sprowadzić też rzeczywiście do metra na sekundę i podzielić sobie to wszystko przez 60 i jeszcze przez 60. Czyli wszystko podzielić przez 3600. Nie będziemy się tym już zajmować, ja tylko podzielę i powiem Wam, ile to wyjdzie. Średnie przyspieszenie w tym odcinku czasu to będzie 0,006 w przybliżeniu. Metra na sekundę kwadrat. Tyle wynosi w przybliżeniu w układzie SI przyspieszenie. Dobra. Teraz się zajmiemy drugą sytuacją. To znaczy rozważymy te same wielkości, czyli szybkość średnią i przyspieszenie średnie, ale w odstępie czasu teraz od 3 minuty do 9 minuty. Dobra. Zatem podpunkt B. Trzecia minuta do 9 minuty. Oj. Dobra. Do 9 minuty. No i ok. Spróbujmy sobie obliczyć, ile będzie wynosiło V średnie. Teraz wiemy, że facet stoi od 3 do 5 minuty. Czyli, no wiadomo, droga wynosi 0 metrów w tym czasie. Ale od 5 do 9 minuty, czyli już teraz przez 4 minuty. Czyli od 3 do 5 minuty, ale teraz będzie szedł od 5 do 9 minuty, czyli przez 4 minuty. Czyli wiemy, że przez 4 minuty się porusza z szybkością 2,2 metra na sekundę. A cała długość trwania ruchu w czasie to jest cały czas 6 minut. No i teraz czwórka nam się skróci z szóstką, zostaną 2/3. I znowu mamy tak naprawdę analogiczną sytuację, z tym, że teraz mamy 2/3. Ojej, dobra, 2/3 razy 2,2 metra na sekundę. Czyli mamy 4,4 tak naprawdę metra na sekundę przez 3. Policzymy sobie, ile to jest. To jest w przybliżeniu. No, w przybliżeniu nawet 1,5 metra na sekundę. Dobra. Natomiast jak sobie policzymy A teraz, A średnie, to jest znowu, uwaga, delta V, a delta V jest dokładnie takie samo, wynosi 2,2 metra na sekundę przez, znowuż, 6 minut. A zatem możemy sobie spokojnie skopiować wynik z poprzedniego zadania, z poprzedniego podpunktu, gdzie to jest 0,006 metra na sekundę w przybliżeniu. Ok, mam nadzieję, że zadanie jest w pełni zrozumiałe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.